Witamy wszystkich na kanale Razem z Naszymi Głębiami. Dzisiaj zaszczyciłem wizytę u kolega Jurka Sypulskiego z oddziału Ostruda i sekcja Ostruda. Także Jurku, chciałbym, żebyś tutaj powiedział coś więcej o swoim oddziele, także i o swoich sekcjach. Ilu macie hodowców, jakie masz osiągnięcia swoje i tak w ogóle, na jakich środkach bazujesz, ile już masz na przykład gołąbków odsadzonych, młodych mniej więcej, i czy masz jeszcze gołębie na jajkach, czy już masz porozdzielane. Wiadomo, loty są teraz, nie wiadomo kiedy te loty będą, mówię, nie? Także oddaję Ci głos. Witam wszystkich hodowców. Oddział lotuje w oddziale 0245 Ostruda. Oddział jest dość liczny, bo liczy około 170 hodowców. Młodych odsadziłem, no tam około tam 60. Gołębie są teraz na drugich jajkach. Wiadomo, sytuacja taka jest teraz, jeżeli chodzi o loty, to nie wiemy, kiedy naprawdę się zaczną. Gołębie są na razie oblatywane rano i wieczorem. Miały dopiero jedną wywózkę. Na razie no, czekamy, kiedy zapadnie decyzja, jeżeli chodzi o loty. Cóż więcej, no, jeżeli chodzi o wyniki, no to jakie produkty, na jakich produktach lecę, to drugi rok lecę na produktach Tykontor. Tak naprawdę jeszcze do końca ich nie znam. Mogę powiedzieć tylko tyle, że w ubiegłym roku w oddziele tutaj, który liczy 170 osób, zajęłem czwarte miejsce. Troszkę zabrakło do trzeciego, ale naprawdę bardzo mało czasu poświęcałem tym gołębiom. Można było coś tam może więcej ugrać, ale naprawdę oddział jest bardzo mocny i na tych środkach, które są praktycznie naturalne środki. Ja wcześniej leciałem na naturalnych środkach, ale to tak jak już tam niejednokrotnie mówiłem, jeżeli ma się jakiś wynik, chce się coś tam więcej, człowiek szuka, ale nie zawsze to jest do końca trafne. To ja też taki błąd popełniłem, no ale to na błędach się uczymy. Teraz lecę drugi rok, będę leciał drugi rok na firmie Tykontor. Naprawdę gołębie były w zdrowiu. No tutaj mogę dodać, że młode gołębie nie miały choroby młodych. Nie wiem, czy to właśnie przez te środki Tykontora im można to zawdzięczać, ale na pewno ci się przyczyniły do tego, że nie miałem tej choroby. A czy w 100%? Zobaczymy, się okaże, jeżeli w tym roku też nie będę miał choroby młodych, to znaczy, że te środki mi jak najbardziej pomogły. Tam, Ja chcę jeszcze powiedzieć, Ci przerywam, nie? Ale w tych środkach właśnie tej kontor tej firmy jest też taki fajny środek, nie wiem, czy go dawałeś, JTK, nie? To jest na posypkę na garby. Wszystkie środki stosowałem, jeżeli chodzi o firmę Tykontor. Muszę podziękować dla Rafała Krzyżewskiego, bo to dzięki niemu to on mi te środki zaproponował i także muszę mu podziękować. Jestem zadowolony. Ten rok jest kolejnym rokiem, kiedy będę leciał na tych środkach, tak jak mówiłem. Co ten rok pokaże? No, zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak każdy hodowca. Nie mówię, że lecę, bo kocham. Każdy z nas ma coś takiego, że bynajmniej wydaje mi się, że jak sportowcy, jak hodowcy. Jakiś cel w swoim życiu masz, tak, że jest jakiś cel i jednych ja naprawdę bardzo cenię ludzi, którzy mają 40, 50 miejsce i oni dalej lotują, mają taką wytrwałość w sobie. Ja po prostu może jestem słabszy albo na tyle mam wygórowane ambicje, że interesują mnie te czołowe miejsca. Naprawdę oddział jest duży, mocny, ciężko jest w nim wylecieć te czołowe lokaty, ale walczymy, nie poddajemy się, zobaczymy. No. Tutaj na tle to twój lotowy gołębnik jest, tak? Tak, to jest mój lotowy gołębnik, nie robię jakiegoś szału. Gołębie po prostu uważam tak ja, że najważniejsze jest cyrkulacja powietrza, żeby gołębie dobrze się czuły, a to czy on jest, ma cele za 150 zł czy za 100 zł, to aż takiego dużego znaczenia nie ma. Najważniejsze jest to, żeby był dobrze doświetlony. W tym roku wstawiliśmy tutaj szyby u góry. Nie wiem, czy one pomogą, tak mi się wydaje. Nabiłem też płytę na ruszta, bo miałem ruszta. Wydaje mi się, że tu są z tyłu tereny podmokłe i trochę to miało też wpływ, że gołębie nie do końca miały taką formę, jak powinny. No zobaczymy, jak to się przełoży na ten rok, ale tak jak mówię, no każdy się wzmacnia, oddział jest duży, mocny, jest naprawdę dużo mocnych, ambitnych hodowców, każdy sprowadza gołębie, robi różne rzeczy i naprawdę będziemy walczyć, a co rok pokaże, to zobaczymy. Ten po twojej lewej stronie to jest gołębik na młode, tak? Na młode. Może byśmy zobaczyli te twoje gołąbki młode, jakie tam się prezentują. To są twoje pierwsze, bo twoje, jak mówiliśmy, drugi rok są na jajkach, tak? Tak. To był najlepszy pomysł. Tutaj jest część celu, gdzie mam rozkup. Nie wróciłem. Tak, troszkę są
gołębie młode, te, które zostały odsadzone. Część tutaj jeszcze jest gołębi rozpłodowych, których na przykład mam za dużo samców czy samic, a nie mam gdzie ich ten, to na razie siedzą tutaj z młodymi. Młode jeszcze są niewypuszczane, ale już teraz na dniach będę je wypuszczał. Jest odsadzonych około 70 młodych. Jurek, teraz ja bym chciał, żebyś przedstawił swoje gołębie, na których bazujesz. Twoja oparta jest hodowla, na jakich gołąbkach, powiedzmy? No, powiem tak, moje gołębie oparte są najstarszy taki mój szczep, to są gołębie Werbrugeny, które ściągnąłem od Andrzeja Walędziaka. Jakoś udało mi się trafić, bo to też trzeba mieć szczęście, trafić w te, które... Zwróćcie przerwę tutaj, o tym mówisz o koledze Andrzeju Walędziaku. Powiem szczerze, że też od niego nabyłem gołębie, znaczy gołębia jednego, nie, też Werbrugena. Powiem szczerze, że do tej pory nie żałuję, nie? Mhm. Nie żałuję, powiem szczerze, że sprzedał mi też bardzo dobrego gołębia, a jego te Werbrugeny on nabył od naszego hodowcy, byłego hodowcy z Braniewa, nie? Pana Romka Bortnika, nie? Mhm. Który właśnie ten szczep, te gołębie Andrzej Walędziak sobie wyprowadził i powiem szczerze, że naprawdę te gołębie są super, nie? Ja tu mam samiczkę, która już jest uhodowana u mnie w gołębniku. Samica z 2010 roku, 316 numer, to jest samica, która jako czteroletnia była najlepszym lotnikiem na 14 wkładań, 14 konkursów, najlepszym lotnikiem w kategorii B, w oddziele i w maratonie i najlepszym lotnikiem w kategorii maraton i siódmym gołębiem w Polsce. I z tego gołębia naprawdę ja do końca tej rasy tej gołębi nie znałem. To są gołębie, które wymagają, żeby je, one praktycznie nie lecą niewiele jako roczne, jako młode. Już jako roczne potrafi się, one robią mało konkursów jako roczne, ale jako dwuletnie, trzylatki to są super gołębie. Tak to, jak mówisz. Jak dwulatki, moi koledzy tacy serdeczni, Adam i Krzysiek Wróbel, oni mieli syna z tej samicy i po tym synie uchowali dwa lotniki, super. Ja po tych lotnikach też od nich mam i wróciłem i te gołębie gdzieś tam w drugim pokoleniu, bo ja zawsze te gołębie, one jako roczne zaczynały mi się pokazywać, siadać czołowo na oddział, ja je katowałem na maratonach, one mi ginęły. Przez kilka lat ja dopiero miałem po ich dzieciach i bezpośrednio po tej samicy to nie miałem, a tak dopiero wnuki i ten, ale to naprawdę były wybitne gołębie, a co zaobserwowałem w ostatnich latach, że do tych gołębi, jeżeli dodamy gołębie sprinterskie, gołębie, które siadają na kategorię A i B, to są bardzo dobre gołębie charakterne, one bardzo mało ginie tych gołębi i to są twarde gołębie, aczkolwiek ona była najlepsza gołębiem w kategorii B. Ona od kategorii A jeszcze nie wyleciała nic. Właśnie ona poszłaby, ten gołąb poszedł zapewne na olimpiadę, bo ona miała czołowe konkursy, praktycznie 8 czy 9 konkursów w pierwszej dziesiątce, tylko że kategoria A miała słabe, nie? I to za troszkę jej przeszkodziło, ale tak naprawdę to był super gołąb. I ona poszła do rozpłodu i po niej mam super gołębie. Tutaj dołączyłem z Eurostara gołębie, to gołębie się wywodzą, akurat to jest gołąb Rafała, ten płowy, ale zaraz pokażę i z tej samicy. A to są Rafała gołębie, które wywodzą się z Rico. Wprowadziłem je 2 lata temu, już w tamtym roku jako młode już się pokazywały. Dużo nie będę o tych gołębiach mówił, bo za wiele nie wiem, tylko wiem, że super lecą u Rafała, super leciały u Rico i dorzuciłem do swoich gołębi, właśnie do tej linii 316 z tych Werbrugenów. Myślę, że coś te gołębie wprowadzą i nadadzą szybkości gołębiom, bo ja naprawdę kategoria C, maraton mi jest super, a ta kategoria A i B mogłaby być trochę lepsza, więc szukam takich gołębi, żeby trochę poprawić. Tutaj jest drugi gołąb też od Rafała. To jest gołąb, który jego brat był u Włodzika do bodajże 6 czy to brat Gniaździak, do 6 czy 7 lotu był pierwszym lotnikiem. No nie wiem, na ostatnim locie chyba ten gołąb zginął, ale został najlepszym lotnikiem u Włodzika na wspólnym gołębniku. I Rafał go dał tu na licytację, ja go wylicytował go mój szwagier dla mnie i go mi podarował i jest u mnie w gołębniku. Myślę, że też nada szybkości trochę tym moim gołębiom i
coś tam wniesie do hodowli. Cały czas szukam tych gołębi takich szpicowych. Tu jest gołąb kolejny, który też jest prowadzony do hodowli. To jest od Tomka Czapińskiego, a on wziął tego gołębia, ten gołąb się wywodzi od Bugały, a Bugała, wiadomo, tam miał te olimpijczyki i te szymle, które super u niego leciały, to jest z tych gołębi. No to są gołębie, które są dorzucone do tej linii 316. Tu jeszcze pokażę właśnie gołębie, które są z tej linii, a tu jest gołąb, który jest bezpośrednio od Andrzeja Walędziaka, z tych Weyerburgenów, nie? To już jest, obrączkę ma ścięto, on to już jest gołąb, chyba bodajże 16-letni, już dziadek, ale jeszcze płodzi, jest w rozpłodzie. Tylko tak jak zauważyłem, to nie jest żadna filozofia, że gołębie te starsze, one po prostu, już te młode, ich nie są tak witalne i bardziej one się nadają na rozpłód niż do lotów. Aczkolwiek tam przeznaczam też coś do lotów. Nie giną te gołębie, ale już nie mają tej szpicy. Jednak te geny tych młodych gołębi są mocniejsze i trzeba wprowadzać tego, po nim już większość gołębi jest dawane do rozpłodu, aczkolwiek do lotów też coś tam jeszcze wrzucę, ale widzę, że już po tych gołębiach już to nie jest to. Więc szukam gołębi takich do nich trochę szybszych i ten, tu są, tutaj jest na przykład samiczka, to jest córka 316, wywodząca się bezpośrednio po niej i po Eurostarze, którego dostałem wypożyczyłem w ubiegłym roku od Marcina Kociołka, a wywodzi się od Janusza Szalkowskiego, ten gołąb. Także też po to, żeby właśnie cały czas szukam gołębi, które nadadzą tym gołębiom trochę szybkości. Więc to jest też taka krzyżówka. Tam jeszcze mam hurikany, które ściągnąłem od Tomka Czaplińskiego. Wszystkie gołębie, które teraz obecnie ściągam, to są gołębie, które mają nadać mojej hodowli jeszcze większej szybkości, bo naprawdę twardość tych gołębi jest super. One, bardzo mało tych gołębi ginie na lotach, bo naprawdę po lotach na przykład zginęło mi w ubiegłym roku 4 stare. O stare to gołębie, żebyśmy nie mylili, liczę gołębie od gołębi dwuletnich. Także roczniaków to nie wliczy. Także widzę, tutaj masz wszystko praktycznie najwyższej półki od hodowców takich znanych. Szalkowski, Walędziak, także mówię, no hodowcy tacy, no, mówię, gołąbki Tomek widzę. Tomek Czapiński, Bugała, no, tutaj to, tak, jak właśnie jest, mówisz, nie? Piotr Czyżewski. Bugała, no to Rafał Czyżewski, wszystko to hodowcy. Tutaj jest gołąb, jeszcze ci powiem, Jacek, że przerwę. To jest gołąb, który wywodzi się, to jest wnuk 316. A moi koledzy, ci właśnie wróblescy, mają dwa super, to jest już prawnuk, dwa super lotniki, które ten i to jest gołąb, który też od nich wrócił, też miał na dodaną samicę, która była z szybkich gołębi i ten gołąb wrócił do mnie jako tam też tak my się, ja tam po prostu na zasadzie z nimi koleżeńskiej wymieniamy się tymi gołębiami i cały czas wszystko robimy to, żeby tym gołębiom nadawać szybkości. No, wydaje mi się, że są i ładne gołębie, ale naprawdę i nie giną, i są twarde gołębie i te gołębie, które dodajemy im szybkości, naprawdę jesteśmy z nich zadowoleni. Dobrze, to Jurku, ja ci dziękuję za zaproszenie, że przyjechałem, mogłem nagrać ze sobą jakiś taki mały, krótki filmik, także wszystkim tym, co się podoba filmik, że subskrybujcie mój kanał, łapka w górę, jak się nie podoba, łapka w dół, także dziękuję ci jeszcze raz i życzę ci dobrych lotów. Dziękuję, życzę powodzenia.